climbing up. You got me climbing up the wall. You got me. Patrz, ale zobacz, zobacz. Widzisz tego faceta? Jaki on jest do ciebie wygodny. Czy ty widzisz tam? To jest w Alejach Jerozolimskich, niedaleko, można by pojechać. To jest bardzo dobry pomysł, wiecie co, pójdziemy. Nie, no po co oglądasz takie nudy, no? Dobra, pooglądasz się trochę trójwymiarowych fotografii. Zobaczysz jakieś średniowieczne stare obrazki na spadach. Jak tobie coś nie odpowiada, to możesz nie iść, tylko ciebie bardzo proszę, żebyś miał w związku z tym usprawiedliwienie od rodziców. A teraz przejdziemy do lekcji. Jak pani chce, to dobrze, przepraszam. Jest to miejsce, które ma prawie 100 lat, zostało otwarte tutaj w 1905 roku i w tej chwili jest to ostatni działający na świecie fotoplastikon. Warszawski fotoplastikon ma sam swoją odrębną historię. Czy tak? To prawda, że ten fotoplastikon grał w Wabank? Nie, ten fotoplastikon nie grał w Wabank. A czy ktoś z was widział serial Stawka większa niż życie? To był na starocie. To właśnie w tym filmie występuje fotoplastikon. Zresztą nie jest to jedyny film, gdzie fotoplastikon gra w filmie. W serialu Dom również zagrał znaczącą rolę. Także w wielu filmach dokumentalnych. Było to miejsce, gdzie można było poznawać dalekie kraje, które miał człowiek o wyciągnięcie ręki w fotoplastikonie. Właśnie dzięki tej specjalnej technice zwanej fotografią stereoskopową. Oczywiście ty byś wolał oglądać gołeta? Ja powiem, jak nigdy nie przypominałem ciebie. A poza tym wyobraź sobie, że gołą babę to już w swoim życiu widziałem. A mnie tylko raz. Jezu, trzymajcie. Czy nikt nie może tej idiotki uciszyć? Faban wygląda jak babę. W latach 50-tych, 60-tych. Czy badacie, ma pan gołe baby? Słuchajcie, więc może ja... Słuchajcie, czy wy byście mogli się uspokoić? No naprawdę jest z wami wstyd przyjść gdziekolwiek, no.
Bardzo bym prosiła, żebyście się uspokoili. Słuchajcie, więc wydaje mi się, że moja prelekcja jest zbyt długa. Zapraszam was na oglądanie programu Fotoplastikonie. Proszę siadajcie. Wsiadamy. Proszę bardzo, żebyście wsiadali. Średniowieczny stary obraz, który nas spada. Słuchaj, Michał, jak tobie coś nie odpowiada, to możesz nie iść, tylko ciebie bardzo proszę, żebyś miał w związku z tym usprawiedliwienie od rodziców. A teraz przejdziemy do lekcji. Tak, pani chce, dobrze, przepraszam. Home, 'cause finally we were alone at last.
the shores. But I can win it, win another bit at all. Jest to miejsce, które ma prawie 100 lat, zostało otwarte tutaj w 1905 roku i w tej chwili jest to ostatni działający na świecie fotoplastikon. Warszawski fotoplastikon ma sam swoją odrębną historię. Czy to prawda, że ten fotoplastikon grał w Wabank? Nie, ten fotoplastikon nie grał w Wabank. A czy ktoś z Was widział serial Stawka większa niż życie? To wygląda takie starocie. To właśnie w tym filmie występuje fotoplastikon. Zresztą nie jest to jedyny film, gdzie fotoplastikon gra w filmie. W serialu Dom również zagrał znaczącą rolę. Także w wielu filmach dokumentalnych. Było to miejsce, gdzie można było poznawać dalekie kraje, które miał człowiek o wyciągnięcie ręki w fotoplastikonie. Właśnie dzięki tej specjalnej technice zwanej fotografią stereoskopową. Oczywiście ty byś wolał oglądać go łeb. Gdyby nie przypominało cię. A poza tym wyobraź sobie, że gołą babę dojesz w swoim życiu widział. Tam nie tylko raz. Jezu, trzymajcie. Czy nikt nie może tej idiotki uciszyć? Fabank ogląda jego babę. W latach 50-60. Proszę pana, czy ma pan gołe baby? Słuchajcie, więc może ja... Słuchajcie, czy wy byście mogli się uspokoić? No naprawdę jest z wami wstyd przyjść gdziekolwiek, no. Bardzo bym prosiła, żebyście się uspokoili. Słuchajcie, więc wydaje mi się, że moja prelekcja jest zbyt długa. Zapraszam was na oglądanie programu Fotoplastikonie. Proszę siadajcie. Wsiadamy, proszę bardzo, żeby się wsiadali. Oprawisz to sobie zdjęcie w ramkę.